Tydzień po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Jest co zbierać, czy trzeba się pakować i uciekać? Nie, no nie trzeba się pakować i uciekać. Niewątpliwie jest to błąd. To już widać, że nie wszyscy zrozumieli przesłanki decyzji. I w związku z tym, nawet jeśli nie da się tej decyzji tej chwili zmienić, to trzeba zmienić komunikację na jej temat. A ta komunikacja no, wygląda tak, że na przykład polski złoty, no powiedzmy sobie szczerze, mocno poleciał. Wczoraj trochę odbił, no ale to niepokoi panią to, co się dzieje z polską walutą? Znaczy, oczywiście, ale też trzeba mieć... Tak spróbuję to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało absurdalnie. Ja jestem oczywiście bardzo zaniepokojona jako obywatelka. Natomiast z perspektywy Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ mamy uwolniony kurs walutowy, to on się zachowuje rynkowo. Jest niepokojące, że w ten sposób reaguje i na ogłoszenie o decyzji, i potem na przebieg konferencji prezesa. I na pewno warto byłoby w przyszłości uniknąć takich sytuacji, bo jak już wielokrotnie podkreślałam, było to najsilniejsze osłabienie polskiej waluty w krótkim okresie. Pani profesor Joanna Torowicz cały czas jest z nami. Przenosimy się teraz do radia internetowego RMF24 i tam wszystkich słuchaczy RMF-u serdecznie zapraszam. Pani profesor, o tym odbiciu wczorajszym złotego chciałem pogadać, bo po takiej słownej deklaracji, słownej interwencji, jak to się mówi, Pawła Borysa, szefa Narodowego Funduszu Rozwoju, rząd ma instrumenty, które już w 2022 roku były skuteczne w dążeniu do utrzymania optymalnego kursu walutowego. Ma pani wiarę w te instrumenty rządowe? Jest to okres wyborczy. Pan Borys, jak rozumiem, wypowiadał się w imieniu rządu. Jest niezależność polityki rządu od polityki pieniężnej, więc ja w tej chwili będę bardzo miarowała słowa. Zgodnie z ustawą, politykę kursową w Polsce prowadzi Narodowy Bank Polski, a nie rząd. Czy stan faktyczny, szczególnie w słowach pana Borysa, jest zgodny ze stanem prawnym, to już każdy będzie musiał ocenić sam. Ale nie jest to domena polityki fiskalnej, ani innych instrumentów polityki rządowej. A Rada Polityki Pieniężnej, jak może sobie poradzić z tym problemem, skoro to nie jest robota rządu, żeby się tym zajmować? No to jest oczywiście pytanie do większości Rady, w szczególności do przewodniczącego Rady. Ja byłam bardzo zaniepokojona, słysząc, ja teraz strywializuję oczywiście, żeby nie powtarzać słowo w słowo, ale słysząc takie stwierdzenia, że ten kapitał, co tak uciekł, to nam nie jest potrzebny i my go nie lubimy, bo ucieka. Oczywiście tak nie jest. Oczywiście każdy kapitał w Polsce jest bardzo cenny. Inwestorzy, którzy w Polsce decydują się kupować aktywa jakiekolwiek, pomagają nam rozwijać się, finansować potrzeby pożyczkowe państwa. Pod tym względem no, nie można wybierać na fajniejszych i mniej fajnych. No, to w ogóle jest absurdalne postawienie sprawy. Natomiast czy Rada Polityki Pieniężnej ma te instrumenty? Tak, Rada wyraźnie mówi, że będzie interweniowała, jak coś się zaniepokoi. Jak rozumiem, na razie większość Rady nie jest wystarczająco zaniepokojona. A pani jest zaniepokojona, tak jak pani powiedziała na początku? Trzeba też patrzeć na sprawę szerzej. Jest coś takiego jak globalny sentyment. W tym samym czasie, w którym osłabiał się złoty, osłabiały się inne waluty regionu. Osłabiały się znacznie mniej niż złoty, ale przebieg w czasie tych trendów był podobny, co sugerowało, że myśmy jako kraj co najwyżej dolali oliwy do ognia. No ale dolaliśmy spektakularnie, to jednak ten spadek wartości naszej waluty no, był dość potężny, tak? Panie redaktorze, pan prezes osobiście wybrał, że na konferencji prezentuje wszystko sam i że nie można w jego obecności tam być. Pan prezes, kiedy wychodził na konferencję, widział zachowanie rynków czy reakcję rynków na ogłoszenie decyzji dzień wcześniej. Co ja mogę więcej powiedzieć na ten temat? No, a to ja zapytam, czego się pani spodziewa? Wczoraj mieliśmy złoty przestał się osłabiać, a wręcz zaczął trochę rosnąć w siłę. Nie jakoś strasznie bardzo, ale odrobił część tych strat. Pani się spodziewa, że to się utrzyma, czy że my musimy się po prostu przyzwyczaić do tych droższych walut? No to spróbuję teraz dydaktycznie, tak jak kiedy uczymy, nie tak jak kiedy się prowadzi politykę. Talk is cheap, słowa są tanie. Żeby słowa nie były tanie, muszą za nimi iść działania. W tym sensie interwencje słowne mają wartość finansową, kiedy podejmuje je ktoś z dużą wiarygodnością wobec rynków, a ktoś, kto podejmuje interwencje słowne, a następnie ich nie realizuje, swoją wiarygodność traci. Więc ponieważ ja nie mam pojęcia, jakie zamiary poza swoim obszarem kompetencji ma na przykład pan Borys, to być może on swoje słowa poprze w tej chwili
czynami i to będzie przekonujące dla rynków finansowych. Natomiast jeśli nie, no to należy się spodziewać powrotu do trendu. To jest jedno. Drugie. Wczoraj wyszły dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych. To ma duży wpływ oczywiście na decyzję Fed. Stopa referencyjna Fed jest w tej chwili o 0,5 punktu procentowego niższa niż nasza, polska. A jednocześnie inflacja jest o 7 punktów procentowych niższa niż w Polsce. Tempo wzrostu gospodarczego znacznie wyższe. Więc jak jestem inwestorem i patrzę na dwa rynki, na jednym mam stopę zwrotu 5,5, wysoki wzrost gospodarczy, niską inflację, na drugim mam 6, niski wzrost gospodarczy i wysoką inflację, no to trochę, jak to mówią Amerykanie, it's a no-brainer. Nie trzeba się zastanawiać na to, w który instrument pójść. Ta decyzja, ta informacja o inflacji będzie miała wpływ na to, czy stopa w Stanach Zjednoczonych pozostanie na poziomie 5, czy zostanie podniesiona do 5,25, a być, no pewnie 5,75, przepraszam. A być może będzie podnoszona jeszcze dalej. Z tego wynikałoby, że relatywna atrakcyjność takich aktywów jak polskie po prostu zmaleje i to jest za parę dni, a to co jest jutro, nie dziś, to jest decyzja ECB dotycząca stopy referencyjnej w strefie euro, która również prawdopodobnie zostanie podniesiona. W strefie euro również jest niższa inflacja niż w Polsce, wzrost gospodarczy na podobnym poziomie, co znowu zmniejsza relatywną atrakcyjność polskich aktywów. No, krótko mówiąc, bo posługuje się pani wskaźnikami, posługuje się pani językiem ekonomii, a co to oznacza dla naszych portfeli, dla człowieka, który nas teraz słucha, jedzie samochodem i on się zastanawia, no co ja mam z tymi moimi pieniędzmi w tym momencie zrobić? Co to dla niego oznacza? Już, ponieważ prowadzę takie rozmowy od kilku dni, to w dużym skrócie, szanowni państwo, w Polsce, żeby udzielać porad finansowych, trzeba mieć dyplom. Nie, nie, absolutnie nie chodzi o porady finansowe. Nie chodzi o to, że teraz powiem. Nie pytam, co mają robić ludzie, tylko czego mogą się spodziewać. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że nic, co teraz powiem, nie należy interpretować jako formy poradnictwa finansowego. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest przejściowa. Z całą pewnością. Kurs nasz złotego nie wróci do poziomu sprzed epizodu inflacji z całą pewnością. Na jakim poziomie i w którym momencie się zatrzyma, pozostaje niepewne. Rolą polityki pieniężnej powinno być stabilizowanie kursu. No nie bardzo to ostatnio wychodzi, powiedzmy sobie to wprost. Stabilizowanie w sensie zmniejszanie zmienności w krótkim okresie. Natomiast w praktyce, z państwa perspektywy, kurs jest dany. Więc niewiele można z tym zrobić. Jeśli się prowadzi biznes i on ma ekspozycję kursową, pewnie warto pomyśleć o jakiejś formie zabezpieczenia względem ryzyka zmienności, niekoniecznie poziomu. Jeśli mówimy o takich wydatkach jak wakacje czy raty kredytowe, no to niestety obawiam się, że konsekwencją ostatnich wydarzeń jest to, że trzeba będzie z tym rozbujaniem na rynkach finansowych przez chwilę żyć dalej. A kredytobiorcy, czy oni naprawdę rzeczywiście powinni cieszyć się z tego obniżenia stóp procentowych? Czy to jest tak, że stopy spadły, rata kredytu spadnie, ale będzie trzeba wydać więcej gdzie indziej? Teraz mówimy, jak rozumiem, o kredytobiorcach, dla których stopą referencyjną jest WIBOR, czyli złotowych ewentualnie. No, duże uogólnienie z mojej strony, ale tak, oczywiście. Ja to nawet próbowałam policzyć, po to, żeby też umieć odpowiedzieć na takie pytanie na takim bardzo konkretnym poziomie. Przez ostatni rok ta stopa, na podstawie której wyliczana jest rata kredytu, już się bardzo obniżyła, mniej więcej 1 punkt procentowy od szczytu, co oznacza, że jeśli ktoś kiedy brał kredyt przy niskich odsetkach, miał 2000 raty, teraz miał 4000 raty, to tych 4000 rat już 250-300 zł płaci mniej. Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej dokłada do tego potencjalnie dodatkową oszczędność rzędu 120-130 zł miesięcznie. Natomiast przynosi koszty w postaci wyższego niż mógłby być koszyka konsumpcji, droższego niż mógłby być koszyka konsumpcji, szybciej drożejącego. Co mam przez to na myśli? Najprawdopodobniej inflacja będzie się obniżała, nawet jeśli po drodze będą się pojawiały jakieś okresy stabilności, ona nie będzie schodziła do celu, a w szczególności będzie się obniżała wolniej niż gdyby Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych. No jak się weźmie pod uwagę te różnice, to podraża koszyk konsumpcji tak, że korzyść, o której mówimy, czyli te 100 kilkadziesiąt złotych, maleje do 50, maksymalnie 80 zł dla kredytobiorców. Natomiast dla wszystkich pozostałych gospodarstw domowych, tych, którzy nie mają kredytu, których jest w Polsce więcej, w tym także gospodarstw pracowników sektora publicznego, gdzie płace rosną bardzo powoli, czy gospodarstw emeryckich, że użyję trochę demagogicznego argumentu, żebyśmy mieli świadomość między czym a czym wybieramy. Dla nich wszystkich także koszyk konsumpcji drożeje, więc to jest bardzo niewielka korzyść. Ja jej nie trywializuję, ale też w finansowym sensie jest to niewielka korzyść po stronie gospodarstw domowych względem tego, co już się wydarzyło.
przy jednocześnie bardzo dużych kosztach dla wszystkich pozostałych. Powiedziała pani, że nie zmierzamy do celu inflacyjnego. Ja też się spotkałem z takim, z taką opinią, że no właśnie ten przekaz Narodowego Banku Polskiego, że nie zamierza realizować celu inflacyjnego, poszedł mocniej w świat, no i teraz mamy tego efekty. Jeżeli cel inflacyjny nie zostanie zrealizowany, pani również o tym mówiła, tak, że prawdopodobnie nie dążymy do realizacji tego celu, no to co się wydarzy? To znaczy, że ceny będą dalej rosły w szybkim tempie? Ja, jeśli pan pozwoli, to jednak skoryguję jako członkini Rady Polityki Pieniężnej, że nie mogę przejść do porządku dziennego nad zdaniem, które pan wygłosił. To tak nie jest, że NBP zrezygnowało z celu. Większość to jest Rady... opinia z, właśnie. Nie moja. Oczywiście. To jest opinia, z którą ja się spotkałem. I nie jest to też stanowisko Rady. Przynajmniej na papierze, w komunikacie, którego sensu ja nie rozumiem, Rada twierdzi, że dalej troszczy się o sprowadzenie inflacji do celu. To, co jest moim stanowiskiem, to jest rzeczywiście to, że my nie sprowadzamy inflacji do celu w tym horyzoncie, w którym powinniśmy, i nie robimy tego już od dłuższego czasu, w tym sensie nie realizujemy naszego mandatu, ale to nie jest stwierdzenie tak mocne, jak to, które pan przedstawił, czyli że porzuciła cel. A teraz jeszcze raz, jak brzmi pytanie? Przepraszam, bo oczywiście, skupiłam się na tym. Rozumiem. Pani profesor, no, cel inflacyjny nie zostanie, nie dochodzimy do celu inflacyjnego w horyzoncie do końca 2025. I co to dla nas oznacza? To dla nas oznacza, że te ceny nadal będą bardzo szybko rosły i że ta inflacja nadal będzie bardzo wysoka? Czy ten cel, no powiedzmy, że zbliżymy się do niego bardzo blisko, ale go nie osiągniemy? Ja nie wiem, co to znaczy bardzo blisko. Albo cel się osiąga, albo się go nie osiąga. To jest prawda. Jednak dość binarne. Tuszej. Ale ustalmy, między tymi zdaniami wszystkimi trzeba wyważać. Jako członkini Rady próbuję państwa wszystkich przekonywać, że przy wyższych stopach, nawet jeśli wiązałoby się to z wyższymi kosztami dla kredytobiorców złotowych, przy wyższych stopach mamy większe prawdopodobieństwo osiągnąć cel w tym horyzoncie, w którym Rada jest do tego zobowiązana. A przy niższych stopach mamy w tej chwili prawdopodobieństwo poniżej 50% osiągnąć górne pasmo odchyleń do celu do końca 2025 roku. W tym sensie, jako członkini, próbuję wytłumaczyć, czemu, kiedy są głosowania, i to nie dotyczy oczywiście ostatniego głosowania, bo o tym jeszcze nie wolno mówić, ale kiedy w poprzednich głosowaniach, czemu optowałam za wyższą stopą procentową. Wyjaśniwszy to, nie należy interpretować bieżących decyzji Rady jako porzucenie mandatu. To jest jakaś forma oceny przez większość Rady tego, że być może jakieś fajne czynniki się zrealizują i dzięki temu będzie lepiej, niż się dzisiaj z danych wydaje. Ja uważam, że powinniśmy być konserwatywni, odpowiedzialni i zobowiązać się wobec państwa do sprowadzenia inflacji do celu. W ten sposób interpretuję dane i to, co w nich widzę. Ale ta różnica poglądów w Radzie nie oznacza, czy nie należy je interpretować tak radykalnie, jak pan to powiedział. Mam swoje bardzo krytyczne zdanie, ale też jakby nie podważamy instytucji, która do pilnowania cen w celu została powołana. Powiedziawszy to, co nam grozi? Najważniejsze z perspektywy prowadzenia polityki pieniężnej jest to, żebyśmy wszyscy spodziewali się inflacji niskiej. Bo kiedy spodziewamy się inflacji niskiej, w oparciu o nią o te oczekiwania podejmujemy decyzje, a dzięki temu łatwiej jest za pomocą danego poziomu stóp procentowych sprowadzić inflację do celu. I teraz, jeżeli przez dłuższy czas inflacja pozostaje powyżej celu, pojawia się niebezpieczeństwo, niestety graniczące na dzisiaj z pewnością, że w głowach nas wszystkich 2,5 to stała się dość egzotyczna liczba, o której mało kto na poważnie wspomina. A to z kolei oznacza, że przy dowolnym szoku z zewnątrz, nie wiem, wyższe ceny paliw, jakieś kolejne zawirowanie w globalnych łańcuchach wartości, cokolwiek, co będzie miało duży wpływ. No nie mówiąc już o czymś takim, jak na przykład wojna, tak? Za naszą wschodnią granicą, o tego kalibru wydarzeniu. No tak, ale ona już na całe szczęście, tak. Znaczy w sensie, cofam do zdania, ona się już wydarzyła i na więcej wojen, miejmy nadzieję, że już nie ma przestrzeni geograficznej. Tak. Ale próbuję powiedzieć, że dowolne zaburzenie zewnątrz czyni nas podwójnie narażonymi na ryzyko dalszego wybijania inflacji od celu i niestety będzie zmuszało Radę Polityki Pieniężnej do podejmowania bardziej zdecydowanych działań, niż gdybyśmy mieli
jak to się ładnie technicznie nazywa, zakotwiczone oczekiwanie inflacyjne. Jeśli w państwa głowach ta egzotyczna liczba 2,5 zostanie zastąpiona na przykład 3 albo 4 albo 5, to żeby inflację sprowadzić do 2,5, trzeba będzie mieć znacznie wyższe stopy procentowe, a to z kolei generuje koszty społeczne. Więc dbanie o te oczekiwania inflacyjne, dbanie o to, żebyśmy wszyscy wierzyli w 2,5, to jest w praktyce dbanie o to, żebyśmy mogli minimalnymi kosztami społecznymi jako Rada Polityki Pieniężnej reagować na przyszłe zaburzenia, bo na pewno jakieś zaburzenia się wydarzą. I teraz przegapiliśmy, w sensie ta rada, która była, Polska jako kraj, przegapiliśmy szansę, żeby to zrobić wcześniej. Teraz niestety trzeba będzie tę pracę domową odrobić. I oczywiście ostatnia decyzja to jest nieprzygotowanie, tak bym to nazwała, by nie powiedzieć po prostu wagary od realizacji tego mandatu, ale cały czas możemy podejmować poprawne decyzje, cały czas Rada Polityki Pieniężnej może wrócić do realizowania swojego ustawowego celu w postaci decyzji o stopach procentowych. Pani profesor, ja muszę o to zapytać, ponieważ timing jest tutaj bardzo znaczący. Za chwilę mamy wybory. Czy w pani opinii decyzja o takim obniżeniu stóp procentowych mogła być motywowana politycznie? Różnica między panem a mną jest taka, że ja siedziałam na tym posiedzeniu, a pan nie, więc dla pana to jest mogła, nie mogła, a ja widziałam na własne oczy, co było. Ale druga różnica między nami jest taka, że ja jestem zobowiązana ustawą do zachowania tajemnicy, a jak ją naruszę, to grozi mi kara pozbawienia wolności do lat 6, więc proszę mnie zwolnić z konieczności odpowiadania na to pytanie, szczególnie, że nawet jak słyszałam wypowiedzi pozostałych członków Rady, to też nie wiem, co się działo w ich głowach, więc rozumiem. Jakie dokładnie mieli przesłanki, trudno zgadywać. Wszystko jest jasne, pani profesor, tak? Na pewno nie jest to decyzja, która przybliży nas do realizacji celu. Ja spróbuję to jeszcze raz tak podsumować na poziomie liczb. Ta stopa, która była 6,75, nie sprowadzała nas nawet do górnego pasma odchyleń do celu do końca 2025 roku. Nie ma żadnych analiz, które wskazywałyby na to, że jesteśmy bardziej zaawansowani w ścieżce dezinflacji niż byliśmy w lipcu 2022, kiedy powstała projekcja. Nie ma nowej projekcji. Nowa projekcja będzie musiała być obliczona przy stopach znacznie niższych, no bo przynajmniej 6, skoro taka już decyzja została podjęta. I ona też nie będzie wskazywała zbiegania do celu. W tym sensie, pomimo, że mamy wskazania, że powinniśmy prowadzić bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, jako Rada jej nie prowadzimy i to w mojej ocenie jest duży błąd. Profesor Joanna Terowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, była dzisiaj z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Miłego dnia państwu życzę. Do widzenia.